Normalnie pewnie teraz bym wracał z kina, krzyczał, miał wielki plakat za sobą powieszony. Niestety czasy są inne. Zatem Godzilla vs. Kong przyszło mi zobaczyć na w miarę sporym telewizorze. Co prawda to nie to samo, ale mieliśmy obietnicę, że będzie 3 razy więcej Godzilli, 5 razy więcej Konga, 10 razy więcej lania się po mordach, miliard wybuchów, mecha Godzilla. Ojeju, jeju, ile tego wszystkiego miało być? I czy Adam Wingard, który wcześniej zrobił między innymi Death Note, tą wersję Netflixową, na której wszyscy wieszają psy, a jest kilku dziwacznych obrońców, czy on uniósł ciężar tej serii i dostaliśmy najlepszy film z serii Monsterverse? Moim zdaniem niekoniecznie. Ale to nie znaczy, że to jest złe kino. Co więcej, im gorzej, tym może to lepszy film. Godzilla vs. Kong to jest czwarty. Film serii serii MonsterVerse, mieliśmy najpierw Godzillę, Grefa Edwarda z 2014, który był całkiem poważny. Potem Konga, Wyspę Czaszki z 2017, który dla mnie jest wciąż najlepszym filmem, jaki wyszedł z tej serii, który jest bardzo samoświadomy, bardzo nihilistyczny, potrafi się śmiać i bawić konwencją lat 70. i takim troszeczkę powrotem do Wietnamu. Potem dla mnie ogromny zawód, jakim było Godzilla 2 Król Potworów, który wciąż próbował być poważny, bardzo dużo czasu poświęcił bohaterom ludzkim, i ogólnie większość fanów chyba jednak zawiódł, mimo tego, że hajsu zarobił. Zatem tutaj mieliśmy do wyboru kilka konwencji, kilka kierunków, w które pójdziemy. Fabuła. Kurczę, czy ja powinienem w ogóle mówić o fabule. Bardzo ciężko o tym filmie mówić bez spoilerów, ale postaram się przynajmniej do końca bez spoilerów. Zatem jesteśmy jakieś 10 lat, może troszeczkę więcej po pojawieniu się Godzilli, zatem mamy już specjalne schrony, ludzie wiedzą o istnieniu Godzilli, wiedzą o istnieniu Konga, są specjalne badania robione nad Kongiem, jakaś specjalna akcja, która kontroluje, co się dzieje z Godzillą. Zatem badamy, badamy, to już jest taka część, można powiedzieć, mainstreamu. I oczywiście Godzilla atakuje. Na początku coś, jakieś miejsce gdzieś tam, co jest bardzo dziwne, bo przecież godzilla po naszej stronie. Zatem pewna część naukowców musi zbadać, dlaczego tak jest. Jednocześnie inna część naukowców chce odkryć nowe źródło energii, a tutaj może pomóc im Kong. Zatem kontaktują się z babką, która pomaga. W zajmowaniu się kongiem, Jezus Maria i w jaki sposób wyruszają z kongiem, tak, żeby kong nie dowiedział się o Godzilli, godzilla o kongu, ponieważ jak to chyba z pięć razy powtarzają w tekście, jedno drugiemu się nie ukłoni i będą się od razu lać, ponieważ godzilla musi sprać popysku każdego tytana, którego tylko zobaczy, bo nie może być dwóch alfa, bla bla bla. Jak zauważacie, od razu jest mnóstwo ekspozycji. I zresztą, ten film nie pierdzieli się, jeżeli chodzi o sprzedawanie nam głupotek. On się kompletnie nie bawi w coś takiego jak, o, dobra, spróbujmy to zrobić realistyczne. Tak jak w 2014. Jakkolwiek nie oceniacie tego filmu, on próbował być bardziej dramatem i trochę jakimś realistycznym filmem katastrofalnym, tak tutaj dostajemy dziwaczne statki, prawie jak kosmiczne, które mają dziwaczny napęd. Gdzie osoba, która była przedtem naukowcem, nagle potrafi ją prowadzić, nagle jest geniuszem, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, gdzie dzieciaki potrafią włamać się do najlepiej strzeżonych baz na świecie, gdzie mamy fioniczne moce, które pozwalają ci się komunikować z kimś tam, gdzie masz jakieś e, AI, które staje się samoświadome, a może ono nawet w dodatku nie jest samoświadome, a dusza jakiegoś tytana przerodziła się do innego tytana. Wow! I jest, to, jest tego dużo, bez dwóch zdań. A jednocześnie jest takie poczucie, jakby autor zapierdzielał z tym. Jakby Adam Wyngrad powiedział, ok, to jest mega głupie, musimy to zrobić, ponieważ bez tego podbudowania ten film nie przejdzie, ale to nie jest powód, dla którego damy ten film. Dlatego są momenty, gdzie ja myślę sobie, wiecie, nagle Kong się gdzieś pojawia. Ja mówię, ej, ale dlaczego nie pokazali, co oni zrobili, żeby, żeby Kong tam się znalazł? Albo Godzilla coś zrobił, ale dlaczego nie tłumaczą tego? I na początku byłem na to wkurzony. Mówię, kurna, czemu tego nie tłumaczycie? Ale doszło do mnie, że to jest celowe zagranie, że oni mówią, ludzie, ludzie, to są bzdury, to są głupoty. To są tak duże głupoty, że nie ma jak w to uwierzyć. I nieważne, jak będziemy to próbować wytłumaczyć, wyjdzie za każdym razem tylko gorzej. Lepiej po prostu przymknąć oczy i powiedzieć: dobra, to są bzdury, ale pobawmy się. I dokładnie tak jest. W momencie, w którym troszeczkę odpuszczasz i przestajesz zastanawiać się, przestajesz zastanawiać nad czymkolwiek, zaczynasz doceniać to, co tutaj dostajemy. Ponieważ zdecydowanie tempo tego filmu jest dużo lepsze niż Godzilli 2 i Godzilli 1, nawet niż Konga momentami, bo Kong się bardzo powoli rozkręca, bo jest ten element filmu w Wietnamie, prawda? że najpierw się nie dzieje, dopiero potem zaczynają się problemy. Tutaj zresztą Kong chciał przedstawić bohaterów w 2017. Dostaliśmy sceny dla Toma Hiddlestona, dla Samuela Jacksona. Oni dostali czas, żeby pogadać. A tutaj te sceny budowania bohaterów są naprawdę sprowadzone do minimum. Na przykład dwa dialogi, dostaje sobie nowy bohater Brian Tyree Henry. Eee, dwa dialogi dostaje jakaś nowa postać i lecimy dalej. Przylatuje postać, która niestety, jej jedyną rolą w, tej po w tym filmie jest to, że ma najpierw scenę, gdzie jest ładnie ubrany i ładnie widać cycki. Potem te cycki są mokre, ponieważ deszna nie spada, a potem okazuje się... Mm, I to są jej jedyna rola i oni nawet nie próbują z tego bohatera zrobić kogoś trójwymiarowego, tylko lecimy dalej. Dzięki temu szybciej przechodzi do pierwszej walki Konga i Godzilli. I tutaj robi się rozpierducha poziom 1000. Trzeba przyznać, może mi się nie podobać niektóre ujęcia, może mi się nie podobać, nie wiem, no, wymiar godzili, albo coko albo tłumaczenie, ale nie mogę odmówić geniuszu i pomysłowości tych walk. Wpadniemy do wody, widzieliście na plakacie, że jest w wodzie. Spróbujemy inaczej pokazać, jak one walczą, inaczej po, po tym, jak one myślą, wykorzystać przedmioty, wykorzystać to, gdzie jesteśmy. Super, naprawdę. Naprawdę trzeba to docenić, i już ta pierwsza walka, jak ona się zaczyna, to już lejemy się po całości. Oczywiście, są tam momenty, że znowu robisz tak, przewracasz oczami. Na przykład, gdy o Godzilla okazuje się niezwykle wręcz głupim stworzeniem. Nieistotne, znowu ona jest tak głupia, ty mówisz, czemu tak się dzieje? I po chwili mówisz, e, poczekam do kolejnej walki. I tak jest! I szczerze powiedziawszy. Tak jak pierwsza połowa jeszcze troszeczkę tak leci i mówić Dobra, oni muszą odhaczyć i wytłumaczyć ci pierdyliard rzeczy W tym teorię tej pustej ziemi, w której środku jest inna ziemia To troszeczkę przewracasz oczami Ale gdy już tam docieramy, mamy tę e, drugą połowę filmu A to już nie, mówiąc o trzecie, nie mówisz o trzecim akcie To nagle wszystko przyspiesza na poziomie tysiąckrotnym i, I naprawdę wygląda to tak, że jest O, będzie scena walki, o, będzie coś niszczone, o, będzie coś wybuchało I jeżeli ten film obiecywał napierdzielanie Kong vs Godzilla ludzie dostajecie tego może 20, może więcej minut i to pięknie kręconego, bardzo kolorowego pomysłowego Jeżeli, naprawdę, ja mam niektóre problemy, będę narzekał na przykład Godzilla za dużo używa swojego atomowego oddechu dla mnie, dla mnie ale czy to wygląda ładnie jak ona go używa? pięknie czy jest to efektownie nakręcone? efektownie czy piękne są walki, momenty z Kongiem? czy mają sens Narzędzia, które zostały stworzone do tego świata, za cholerę! Czy cudownie wygląda Kong z Maczugą? ja jaram się jak głupi. Zatem jest dla mnie bardzo prosta recepta, żeby dobrze się bawić na tym filmie. To jest troszeczkę tak. W momencie, w którym uznasz, dobra, totalnie mam gdzieś fabułę, nie myślę o fabule, nie słucham postaci ludzkich, to bawię się znakomicie. Naprawdę, ja bym zrobił taki trochę kat, że powycinałbym niektóre postacie, które mają swoje scenki. Między innymi postać złom, która dostaje coś w stylu dialogu swojego monologu. To wszystko bym powycinał, a wciąż dostałbym spokojnie 40, może nawet 50 minut z świetnej, znakomitej, zajechanej po prostu akcji, gdzie Kong leje się z gudzilną. A wyobraźcie sobie, jeszcze kilka lat temu, 40 minut lania się i to lania się takiego, że ono się nie nudzi wam, bo co chwilę jest coś nowego. Dodamy nową perspektywę, kamera idzie z łapą, kamera idzie z dołu. Mamy perspektywę, że jesteśmy przy twarzy Konga, więc widzimy co z tą twarzą Konga się dzieje. Kamerę ustawiamy teoretycznie za budynkiem i widzimy co się dzieje jak ktoś przelatuje przez budynek. Pomysłowość tutaj jest naprawdę na poziomie 1000, tak jakby oni wiedzieli, no kurczę. No nie możemy tu robić gumowych ludzi, którzy się napierdzielają. Musimy spróbować wykorzystać jedną i drugą postać. I to daje ogromną satysfakcję. Ja wiem, że to będzie głupie porównanie, ale dla mnie ten film jest bardzo podobny do serii Transformers od Michaela Baya. One są przeraźliwie głupie, ale utrzymywała je akcja. Tyle, że akcja w Transformers była... Słabo pokazywana, było mnóstwo wybuchów, ale my nie do końca widzieliśmy. Tutaj widzimy każdy kolejny kroczek, skoczek, wybuszek. Zresztą, jeden z wątków, który dla mnie uważam za najgorszy wątek, wątek osoby, która jest teorią spiskowcem, który ma swój blog albo vlog albo coś tam, który dostaje się do tajemnic rządowych, który był u Michaela Beja. Pamiętajcie. Była ta postać u Michaela Bay'a, która nagle miała dostęp do wszystkiego. Tutaj mamy dokładnie taką samą postać, tyle że tutaj nie zwracamy aż tak na nią uwagę, ponieważ cała reszta nam to rekompensuje. Wciąż mili Bobby Brown jest najbardziej irytującą postacią w filmie, która nic nie robi. Gdyby ją usunąć z całego filmu, w ogóle ją usunąć, nic się nie zmienia w filmie. Jesteś, jest tylko jeden moment, gdzie teoretycznie ekipa, którą ona ma, wpływa na film, i to jest najgorszy sposób wpływania na film, tak jakby nagle internet działał w latach 90. i jeżeli zrobisz coś komputerowi, to nagle on przestaje działać i nagle psuje się cały świat. To bym wyciął, moim zdaniem akcja byłaby lepsza, ale znowu narzekam, mimo tego, że ten film przyniósł mi ogrom frajdy! I i zdecydowanie zasługa w tym przede wszystkim Adama Wingarda, którego nie jestem na pewno fanem. Na pewno nie jestem jego fanem, ale potrafię docenić, że wziął to jest najkrótszy film z tej serii. Z reguły dostajemy te hollywoodzkie napierdzielanie 2,5 godziny. Tutaj nie ma tego. Tu jest godzina 50 coś i naprawdę jak najszybciej wpierdzielamy się i od razu pierwsza scena, dostajemy Konga. Dostajemy Konga, gdzie on zostaje wyjaśniony jako postać w scenie, która trwa 2 minuty, gdzie on oczywiście nic nie mówi, bo wiadomo. Ale Przepięknie nakręcony, gdzie on się drapie po drupie. Genialne, genialne. I mnóstwo małych, a genialnych decyzji o tym, w jaki sposób zaprezentować postacie. Mega szacun. Chociażby to, że pozwala Godzili zrobić minę. Bez spoileru, zrobić minę, tak. Serio? Zrobiłaś tą minę. Dla takich ortodoksów godzili będzie, o, jak możesz tak zrobić. Dla ortodoksów godzili może być tak, że oni powiedzą, dlaczego za dużo dzieje e, atomowym oddechem, dlatego robi to, dlaczego robi tamto, dlaczego aż tak e, ma moc. Okej. Okay. Ja rozumiem Wasze narzekanie. Dla ortodoksów Konga też nie jestem w stanie zrozumieć Wasze narzekanie, bo ja wolę Konga z Wyspy Czaszki. To nie znaczy, że przestanę doceniać ten film. Na ten moment w klasyfikacji będzie Kong Wyspa Czaszki. Na drugim miejscu zdecydowanie Godzilla versus Kong. Nie zdziwię się, że dla wielu to będzie najlepsza część serii, bo po prostu przynosi ci tyle takiej czystej Frajdy. I to zakończenie, te ostatnie 20-30 minut, ono ci pozwala zapomnieć o wszystkim co było wcześniej: o każdej głupotce, o, o tym, że mamy tutaj naprawdę debilne zachowania bohaterów, jeszcze głupsze wyjaśnienia. Dla każdego, kto widział, zastanówcie się, skąd wzięły się pewne posągi w pewnym miejscu. Jak zaczynacie się zastanawiać, to mówicie sobie: What the fuck? Ale gdy o tym nie myślicie, mówicie: Eee, ale fajnie to wygląda. I Wingard sprawia, że. Czy Wingard? Że nie myślisz o tym jak to się wzięło, tylko po prostu bawisz się z konwencją. On też nie bierze tego na poważnie. Zresztą ta mina Godzilli wyraźnie sugeruje, cały film nie jest na poważnie. Oj nie. Szczególnie zakończenie. Jest tam jedna z takich rzeczy, która jest dla mnie cudowna odnośnie głupoty ludzkiej. Wyobraźcie sobie, że mamy którąś tam kolejną scenę, gdzie znowu... Oczywiście Godzilla zniszczyła pewnie jest milion ludzi. Spokojnie, milion ludzi nie żyje. I nie ma, nie ma walki od godzinki powiedzmy. Wszyscy ludzie się pochowali. Mija godzina, wszyscy ludzie wychodzą. hej, hej. A tu nagle co? Godzilla. Jak Jezus Maria, wy to idioci totalni. To by się schował tylko na godzinę, jeżeli Godzilla łaci po mieście i psuje i niszczy wszystko. Serio? Naprawdę trzeba być aż tak głupim? Zatem na plusy Cudowna praca kamery, świetne efekty specjalne. Są trzy czy cztery momenty, może to jest kwestia telewizora, gdzie zwracam uwagę, że Godzilla tyć za, za mało ociężale się rusza. To może są moje preferencje, może to jest decyzja reżysera, może to jest odwala mi po prostu, ale starałem się zwrócić uwagę, bo uwielbiam to, jak ona jest ociężała. Uwielbiam jej ociężałość w stosunku do Kinga. Tutaj ona dla mnie troszeczkę jest za mało ociężała, ale znowu na pewno nie użyję tego argumentu przeciwko filmowi, bo to wygląda świetnie. Efekty świetne, kolory i ten kolor grading, żeby nawet dopasować Godzilla do pewnego stylu kolorów Konga, do innego, żeby pobawić się, ile oni tutaj wykorzystują słońca, słońca, które oświetla sierść, które oświetla pysk, które jest za bohaterem. I bohater jest takiej aurze. To wszystko jest zrobione celowo i daje nam takie nieustanne, że robisz pauza. Dobra, biorę to na plakat na mieszkanie. Poza tym, aktorsko, co prawda, mili Bobby Brown i ta babka, która gra tą panią doktor, do wyrzucenia. Brian Tyree Henry, on ma świetną charyzmę, ale ma tak żenującą postać, do wyrzucenia. Ale, o dziwo, Aleksander Skarsgard który ma beznadziejną rolę, to jest taki nieudany kapitan Ameryka. Nawet dostaje nieudany strój kapitan Ameryki, ale jest w tym chłopie taka straszna charyzma i takie, takie poczciwość, więc ja go po prostu lubię. Ale najlepiej wypada zdecydowanie dzieczęca, aktorka, która gra bo -E, bodajże która ma kontakt z kongiem i ona wypada najbardziej wiarygodnie z tej całej plejady aktorów. Więc ona jest dla nas. Zresztą, ona ma relacje w cudzysłowie z kongiem. Zobaczycie w filmie, i ja oglądałbym sequel albo spin-off, gdzie oni sobie łażą i oni sobie rozwiązują zagadki detektywistyczne, a może po prostu siedzą sobie na plaży i nie rozmawiają. I mi to wystarczy. To zresztą moim zdaniem, pokazuje, że jakimś cudem my dostaliśmy w tych walkach świetnie zarysowane dwie postacie. Godzilla i Kong? Mogę narzekać na wiele rzeczy, ale nie mogę narzekać na to, że ja nie rozumiem motywacji Konga, motywacji Godzilli, że, ja nie, że naprawdę wiecie, że, że to są potwory, które zostały stworzone i one robią to, co scenariusz im każe. Nie do końca. Co prawda, Adam Wingard w ogóle w dupie ma to, co było w Godzilli 2 i w Godzilli 1 i motywacje bohaterów. Podobnie, że on ogólnie w dupie wszystkie poprzednie filmy. On stworzył swoją wizję bohaterów, ale w ramach tej wizji ja ich rozumiem i to są naprawdę znakomicie zarysowane potwory albo bohaterzy. Przyznam się wam, że. Płaczę, że nie obejrzałem tego w IMAXie. I nawet jeżeli za pół, za rok, za dwa lata to wejdzie do kin i będzie na przykład powtórki w IMAXie, ja wydam 4-5 dych, żeby to zobaczyć na ogromnym ekranie. Uważam, że ten film został nakręcony, żeby go obejrzeć na wielkim ekranie. Nie Liga Sprawiedliwości. Swoją drogą, warto obejrzeć jeden film po drugim i zobaczyć, który tak naprawdę jest epicki. Ale na zakończenie mówię Wam tylko tyle. Byłem Team Kong i mimo tego, co się dzieje w filmie, sami wiecie. Sami wiecie, którzy widzieliście, wciąż uważam, że świetnie został tutaj Kong pokazany. Zresztą dla ogromnych fanów starszych filmów jest tutaj sporo odniesień do Godzilli vs King jako pierwszego filmu, do kilku innych filmów z Godzillą, ale i z Kingiem i do jego zachowania. Zatem znajdziecie tu kilka easter eggów, ale w żadnym wypadku te easter eggi nie sprawiają, że czuje się takim debilem albo że psują ci akcję. Akcja leci na złamanie karku, ponieważ musimy jak najszybciej doprowadzić do napierdzielania się w Hong Kong. Kongu. Tyle ode mnie, zatem ja wam dziękuję, jeżeli możecie, VPN plus HBO Max spokojnie można legalnie to oglądać. Tyle zatem z mojej strony ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrybowania, żeby nas było jak najwięcej. Zapraszam do komentowania, po której stronie byliście, Team Godzilla czy Team Kong. Ja jestem zawsze Team Kong, i pisz oczywiście o tym, sam komentarz. I my widzimy się następnym razem. O tutaj na brodach z kosmosu na razie.